witam imperialistów! Pamiętajcie, że prowadzę współpracę ze sklepem eneba.com. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie, coś użytecznego, coś fajnego, coś co wam umili grę. Co weekend super wyprzedaże, używajcie kodu Lukas. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w nowym odcinku z Crusader Kings na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie królem Alfonso VI Odważnym z Lyonu, który jest postacią cyniczną oraz podstępną i do tego spokojną, więc spokojnie wymordujemy całą naszą familię. Minę ma naprawdę w stylu, kogo by tutaj dzisiaj zarżnąć na śniadanie. Posiadamy oczywiście młodszego brata, który jest królem Galicji i na nasze szczęście widać, że jest dość ufną postacią. Nawet jego look jest taki ufny. A na nieszczęście mamy starszego brata, który lubił nas chyba prać w dzieciństwie, ponieważ jest odważny, żądny zemsty i ambitny. Król Sancho II, silny z Kastylii. Oj tak, on będzie naszym nemezis przez 5 minut, zanim go zabijemy. Król Alfonso jest mistrzem szpiegów. W ogóle został urodzony chyba w cieniu, więc będziemy mieli bardzo tutaj akcji typu porwij, zabij, pozamiataj. Do tego, jak już wspominałem, mamy bardzo dziwną familię, a zwłaszcza mamy bardzo dziwne relacje z siostrą, która jest naszą kochanką. Starsza siostra. Kochanka. To jest złe. Naszą drogą życiową będą oczywiście intrygi, jak możecie się domyśleć. I już mamy rozwiniętą intrygę polegającą na porywaniu ludzi, co jest najważniejsze, oraz ogólnie na uskutecznianiu naszych intryg. I myślę, że też pójdziemy w tą stronę. Na początku, żeby wzmocnić siłę naszych agentów, ale ja tutaj planuję też drzewko tortur mocno rozwinąć, a jak się uda, to może i uwodziciela. Nasz król ma 26 lat, więc naprawdę dużo złych rzeczy jeszcze może w życiu wyrządzić. Oczywiście jako król potrzebujemy królowej, która będzie nas tutaj dzielnie wspierała w intrygach, jak i nie tylko. I mamy panią Jacobę, oh my god, ona był tylko i wyłącznie wzrokiem zabijała. Do tego jest gigantką, więc długo nie pożyje. Kolejna tutaj narzeczona ma minę aniołka. Myślę, że ona byłaby z tych postaci, która by ci była w stanie wbić nóż w plecy jeszcze z uśmiechem. Jak to się mówi, ładna buzia, więc weźmy ją sobie. Przyjrzyjmy sobie naszą radę. I ogólnie, oh my god, kto tu jest naszym marszałkiem? Czemu ty w ogóle tu się znajdujesz, typie? Okej, ty będziesz na pewno naszym marszałkiem. Przecież masz taką minę dość niewinną. Ale teraz jest to na propsie, zwłaszcza w filmach Disneya. Naszym oczywiście mistrzem szpiegów nie będzie nikt inny jak nasza siostra. Ona jest po prostu za dobra, żeby tutaj miała zajmować stanowisko zarządcy. No, myślę, że ostatecznie tutaj taka banda brodaczy da sobie radę. No i oczywiście musimy poprawić relacje z naszym przywódcą duchowym. Ogólnie jeszcze wam powiem, że w ramach tej kampanii planuję troszeczkę się pobawić z tym typem oraz pobawić się z papieżem. Ale to wszystko w swoim czasie, bo najpierw trzeba rozwiązać sprawy rodzinne raz na zawsze. O, i moja niewinna żona staje po mojej prawicy. Jednocześnie chcemy, żeby jak najbardziej nam pomagała w intrygach. Wszystkie pieniądze, jakie mamy w pierwszej kolejności, wydajemy oczywiście na znajdowanie haków na dworze mojego brata. Ej, to on sobie niezłą żonkę dorwał. No niedługo wdowę. Trzeba się spieszyć. Pan Bermud naprawdę nam pomoże, przecież mamy haka na niego. Jako że moja siostra twierdzi, że no nie jest w stanie już znaleźć więcej haków na tym dworze, weźmy, żeby nas wsparła na intrydze. Marne masz szanse, bracie, marne. No to próbujemy. 81%. Jakby to powiedzieć, żegnaj Sancho. Na moje nieszczęście albo swoje nieszczęście, no niestety ma dziedzica, ale z nim pójdzie nam już o wiele łatwiej. Ktoś tu się dowiedział o moim związku z siostrą. To się chyba bardzo źle dla tego pana skończy. Tylko musi poczekać na swoją kolej. Swoją drogą zauważyłem, że można zrobić sobie tutaj taką to-do listę osób, które chcemy zarąbać. Używacie tej
pin opcji albo unpin. I w tym momencie możecie sobie robić listę osób do zarąbania, żebyście nie zapomnieli o wszystkich. Nie mogę, mamy jakiegoś pierwszego dewianta złapanego. Jak fajnie, że ma listek Adama. No oczywiście wrzucamy go do celi. Wygląda na to, że znaleźliśmy jakiś ukryty tunel, którego możemy użyć. Czemużby nie? Ja mówiłem, że ta rodzina jest bardzo dziwna. No, jakby to powiedzieć... Mam dziecko z siostrą. I wydaje mi się, że fajnie będzie odkryć ten sekret. Jednocześnie zabić naszego bratanka. Jedno królestwo mniej do przejęcia. No ale moja żona tutaj za bardzo zadowolona nie jest z tego powodu, że jestem jej niewierny. Szkoda, że tutaj nie można jej było czegoś zaproponować. Trudno. Teraz czas na mojego drugiego brata, takiego ufnego. On pewnie myśli, że jestem taką dobrą osobą, który na szczęście jeszcze nie ma pełnoletniej żony. Bracie, pogadajmy. Tutaj to ja nawet się starać nie muszę. Żegnaj, bracie, ty nadal pewnie mi ufasz. No i kolejne królestwo zdobyte. Było łatwo. Mam jakąś wojnę. A co to się stało? Major Vela umarł. Jak mogło do tego dojść? Odpinamy go. Co prawda, moglibyśmy już użyć misji Unite the Spanish Thrones, co spowodowałoby, że wszystkie trzy tytuły, które tutaj są, czyli Galicji, Lyonu oraz Kastylii, zostałyby zniszczone i powstałoby jedno wspólne królestwo. Ale ja jeszcze mam do przejęcia Badajoz, Andaluzję, Walencję, Aragonię, Newarę. Ogólnie musimy udać się na pielgrzymkę, żeby dostać odpowiedni poziom piety. Za jakiś czas, oczywiście, do Jeruzalem. Oh my god, nawet nie wiecie, jak mnie kusi, żeby przyjąć adamizm, ale nie. Cenzura YouTube'a by mnie zabiła. Ale zapiszę to sobie, żeby wykorzystać później. Ciekawe, byłem na pielgrzymce, a moja żona zaszła w ciążę. Podejrzane. No i na moje nieszczęście narodziła mi się córeczka. No dajmy jej dobre kastylińskie imię. Konstanca, Benita, Mencja, Munia, Maria. O, brzmi wyjebiście. Będzie po strachem wszystkim. Teraz czas na królestwo Newary. I tutaj w zasadzie myślę, że zabójstwo nic nam nie da, bo mamy sporo dzieci do wyrżnięcia, jak i jakichś innych potencjalnych heirów, ale możemy wygrać to poprzez wojnę. Tutaj coś fajnego wam pokażę. Wypowiedzmy wojnę tutaj królowi Alfonso o moje terytoria. Jednocześnie go właśnie porwimy. O, ktoż by się spodziewał, wygraliśmy wojnę. Jakież to było trudne. W sumie muszę tutaj przełączyć focus na Intimidated Focus, bo to zwiększa nam z automatu poziom naszego Dread, czyli postrachu wśród wasali, bo ci znowu zaczynają zawiązywać nam frakcje. Jasne. Powodzenia. No i narodził mi się dziedzic tronu. Alfonso Alfonses. Okej, czas na dalsze podboje. Ja wiedziałem. To było podejrzane, jak byłem na pielgrzymce. No nic, trudno, jakoś to przeżyję. Jakby co, ten pan właśnie trafia na naszą listę. Ruszamy na wojnę, podbić kolejne królestwo. Ach, widzicie, jakie szybkie są te wojny w tej grze. Cóż by się tego mógł spodziewać? No i mała wojna domowa. Tak to jest, jak się zapomina ludziom ścinać głowy, to się buntują. Ale właśnie łapę przywódcę frakcji, więc z tą frakcją akurat skończyło nam wojnę. Nie zmienia to faktu, że muszę jeszcze złapać wszystkich pozostałych. Ale już wojska cesarstwa przybywają z pomocą do nas, więc tak, zawarłem sojusz z cesarzem. No i udało nam się, mam już całe drzewko intrygi rozwinięte. Myślę, że kolejne, no to drzewko tortu sobie pójdzie, bo jest nam to potrzebne. Wojna domowa zakończona, a my teraz mamy bardzo dużą ilość więźniów w celach. Ogólnie to jak patrzę, to ja niestety mogę chyba tak skazywać na śmierć tylko i wyłącznie innowierców.
bo za każdego katolika muszę jednak zapłacić 100 punktoma wiary. Średnio opłacalne. No dobra, ci już mi się buntować nie będą, bo są w więzieniach, więc królestwo zabezpieczone. Teraz, kiedy mamy całą drogę intryg rozwiniętą, możemy porywać aż 2 osoby na raz. Naprawdę lubię tak szybko wygrywać te wojny. No, teraz kiedy mamy 100% dread, myślę, że wszyscy się nas będą bali. I też tak na to się zanosi. Tak samo tutaj wśród moich wasali jestem postrachem. I kolejne księstwo zdobyte. Myślę, że pójdziemy tutaj jednak w tą stronę, ponieważ te perki powodują, że będziemy mogli większy postrach wzbudzać wśród moich poddanych. I te wojny są po prostu za łatwe w ten sposób. Może czas pójść w jakieś pierwsze tortury tutaj dla nas. Tym bardziej, że pamiętajcie, że każde tortury zwiększą albo nasz progres intrygiu, albo nie pamiętam co. Niestety możemy torturować daną osobę raz na 5 lat. Szkoda. Jak widzicie, po 10 latach porywania ludzi mamy prawie zjednoczoną Hiszpanię. Prawie. Jeszcze raz, 2, 3, 4, może 6 królestw. Czy jest jakiś limit wojen domowych populistów? Bo to już w tym roku 4. Oraz 4 koleś do porwania. Kolejna osoba do torturowania. Nawet nie wiedziałem, że mam tak dużo tutaj nisko urodzonych w lochach. Oni się świetnie przecież nadają do tego, żeby tutaj się odstresować i jednocześnie... tego już torturowałem. Jednocześnie podnieść nasze umiejętności. I kolejne księstwo wpada nam w ręce. No i to jest chyba moje największe zwycięstwo. Oczywiście Peasant War do tego nam nie należy, ale z tym sobie zaraz poradzimy. Porwałem władcę kraju, który ma 14 tysięcy żołnierzy. No i w normalny sposób byśmy w życiu nie wygrali z nim wojny. Chyba już 20 bunt. No to już 3DK minus 1000%. Zawsze będą się już nas bali. Kolejne księstwo wpada. Och, jak oni są irytujący. I kolejne. W międzyczasie jeszcze postanowiłem porwać papieża. Tutaj zbieram sobie teraz moich pomocników w zbrodni. No to większość terytoriów Hiszpanii mamy i z tego, co się domyślam, będziemy mogli teraz utworzyć jedno królestwo, likwidując te wszystkie, które tutaj są. Albo większość z nich, bo nie jestem pewien, jak to wygląda w przypadku, kiedy nie mamy 100% ziemi danego królestwa. No ale zobaczmy. Zjednoczenie Hiszpanii pod jednym wspólnym tronem. No i dobra, zostały nam tylko i wyłącznie 3 królestwa w Hiszpanii. Nie jest tak źle. W takim razie wygląda na to, że trzeba mieć dosłownie 100% danych ziem. I udało porwać nam się papieża. Witam cię w moim lochu. I ogólnie, ile płacić są nam za papieża? 200 golda. Nie tak źle. Teraz znowu przechodzimy przez ścieżkę torturowania wszystkich naszych więźniów. No dobra, oprócz naszej rodziny, bo naszej rodziny nie chcemy torturować, bo tylko wtedy wszystkich wkurzymy. Torturujemy ciebie, drogi panie, i ciebie, oraz ciebie. No, wszystkich więźniów chyba potorturowałem. Wiadomo, oprócz papieża. Przy okazji porwałem jeszcze cesarza bizantyjskiego. Jego wypuszczenie dałoby nam aż 14 golda z 500 możliwych. Co on taki biedny? Do moich lochów zawitał też cesarz Holy Roman Empire. Więc mamy wszystkich 3 papieża oraz 2 cesarzy w naszym więzieniu. Najlepsze jest to, że w sumie moglibyśmy porywać takiego cesarza, papieża i drugiego cesarza co 5 lat, co by nam dawało co 5 lat dodatkowe 1200 golda. Chyba całkiem niezły sposób na zarobek. Ogólnie to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Tutaj gra naszego Leona, mistrza szpiegów. No i co? Za jakiś czas pokażę wam jakąś inną ciekawą postać z tej gry. Chyba że macie jakieś sugestie, to piszcie w komentarzach.